Ale no, czas najwyższy. Welcome, witam. No i czekamy, słuchajcie, na dołączenie się Tomasza, który jest coachem i ekspertem w sprawach relacji damsko-męskich i będziemy tutaj dywagować na tematy oczywiste, ale się okazuje, że te tematy oczywiste nie są dla wszystkich oczywiste. Będą tutaj pytania. Będziemy też oczekiwać współpracy od Was. No i ja tutaj czekam, czy on się zgłosi, czy... Słuchajcie, bo ja tutaj trochę techniki, człowiek się gubi. Zapraszam do połączenia się. Mam nadzieję, że internet tutaj nie będzie fiksował, bo ostatnio mi telefon coś fiksował. Wszystkie mi aplikacje usunął. O, uwaga. Jest... Halo, dzień dobry. Jak mnie widać, jak mnie słychać? Cześć, witajcie wszyscy. Cześć, Aneta. No cześć. Hej. Aneta, ładnie wyglądasz. Dziękuję. Nic dziwnego. W energii kobiecej powinna być wdzięczna i dziękuję. Nic dziwnego, słuchaj, proszę bardzo. Nic dziwnego po tych wszystkich tutaj story, które nam zaprezentowałaś. Naprawdę ja stałem się zazdrosny, to chyba złe słowo, ale tak sobie pomyślałem, kurczę, ale masz fajnie, też chciałbym tam być. Ale ja chciałam Ci powiedzieć, żebyś umiał odróżnić rzeczywistość od Instagramu. Ja sam mogę na tym Instagramie pokazać, co mi się chce, a rzeczywistość jest rzeczywistością. To nie zapomnijcie o tym. Ale my dzisiaj nie o tym, nie? Nie, słuchajcie, absolutnie nie o tym. Mamy dzisiaj dla Was fajny temat, a mianowicie o czym mówić, a o czym nie mówić na pierwszej randce. Zastanawialiśmy się wspólnie z Anetą właśnie, jaki temat tutaj podjąć, bo relacje damsko-męskie to jest wszystko szerokie. Ja myślę, że w ogóle chodzi o relacje, bo nawet mi się wydaje, że to już nie jest chyba kwestia tylko damska i męska, bo jesteśmy jakby otwarci na różne relacje i myślę, że to jest chyba kwestia wszystkich już orientacji. Co uważasz? I tak i nie. Relacje, wiadomo, są bardzo ważne. Bardzo ważne. Bardzo ważne w naszym życiu. Ale ja chciałbym się dzisiaj skoncentrować właśnie na tych damsko-męskich. No dobrze, to dzisiaj koncentrujemy się na damsko-męskiej energii również. Mamy dla Was również małą niespodziankę, a mianowicie zadamy w trakcie naszego live'a pytanie i ta osoba, która odpowie jako pierwsza, a w sumie dwie osoby, bo mamy dla Was tak naprawdę dwie niespodzianki. Jedną będzie sesja coachingowa u Anety, a drugą będzie sesja coachingowa u mnie. Nie randki, nie randki, od razu nie żeby było jasne, słuchajcie. Także nadstawiajcie uszu, bądźcie z nami i jak powiemy, tak, to jest to pytanie, to dwie pierwsze osoby, które odpowiedzą, odpowiedź może być dowolna, ale które odpowiedzą na to pytanie... Dobry. Będą muszą odpowiedzieć. Ale właśnie to będzie pytanie otwarte. To będzie pytanie otwarte i... Tak, ja wiem. Ja wiem, o jakie pytanie chodzi, bo troszeczkę na ten temat gadaliśmy wcześniej. Woda. Tak. No to co? No to w takim razie nic nie stoi więcej na przeszkodzie. Lecimy. Ja uważam, że jeśli chodzi o kwestię kobiecą i jestem o tym święcie przekonana i nie dam sobie wmówić, że jest inaczej, żeby jakiekolwiek zacząć tematy randkowania, najpierw trzeba przepracować self-concept. Self-concept jest to przekonanie naszej świadomości i podświadomości na temat nas samych. Tu nie chodzi tylko o kwestię tego, że ubierzemy ładną kieckę, fajne szpilki i te 5 minut czujemy się dobrze. Tu chodzi o to, że nasza podświadomość ma wpojoną taką wartość nas samych, że nie jest w stanie nas wytrącić żadna sytuacja, a jeśli nawet to uczyni, to jest tylko kwestia tam chwili, paru minut i wracamy na odpowiedni tor. I jest to energia, którą emanujemy i w związku z tym, że jeśli jakaś energia jest, to podobną energię przyciągamy. Więc moje kochane, ja jako tutaj kobieta, chciałam Wam powiedzieć, że jest prawie 8 miliardów ludzi, z czego wiadomo są i dzieci, i starsze osoby, ale nie ma takich możliwości, daję Wam gwarancję, że jeśli Wasz self-concept jest na wysokim poziomie, że przyciągniecie osoby niewłaściwe, bo bardzo szybko wtedy się orientujecie, że to nie jest ta historia, nie jest ta bajka. I ja uważam, że self-concept to jest podstawa. żeby zacząć casting? Jestem jak najbardziej za. Tak jak mówisz, powinniśmy być nie tylko ładni na zewnątrz, dbać o siebie, ale również ładni wewnątrz. I słuchajcie, to może też takie porównanie, którego, czy zdanie, którego często się używa: szukam mojej drugiej połówki. No, to czyli mogą co? W sklepie flaszkę znaleźć, połówkę flaszki. Czyli co, czy jestem połową, kaczorką na jednej nodze, jestem niepełen? Nie, właśnie chodzi o to, żebyśmy byli całością, słuchajcie, i właśnie byli już wypracowani, żebyśmy byli już po prostu jacyś, żebyśmy byli zadowoleni z naszego życia i dopiero wtedy zaczynali szukać. Posłuchajcie, jedna podstawowa sprawa, ja tutaj się kieruję przede wszystkim do mężczyzn, którzy biorą też tutaj udział w naszym live'ie. Fajnie, że jesteście z nami, bo słuchajcie, jest cała masa rzeczy do obgadania, do przepracowania. Słuchajcie, jeżeli ktoś nie jest przepracowany, jeżeli ma z sobą problem, tak? I on albo chce, nie ma świadomości w ogóle, że ma problem. Chce kogoś poznać, to zobaczcie, idąc na pierwszą randkę, co chcemy dać kobiecie? Chcemy dać jej dobre emocje, chcemy dać jej radość, tak? Chcemy dać jej dobrą energię. A jeżeli ja jestem nieprzepracowany, jeżeli ja nie mam dobrej energii w sobie, jeżeli mam ciągle problemy, z którymi nie umiem sobie dać radę, to co ja mam dać tej kobiecie? Prawda? Muszę najpierw być sam z sobą w okej, w porządku, czuć się szczęśliwy, a później idę na randkę i jeżeli ta osoba będzie odpowiednia, daję jej oczywiście jako mężczyzna z siebie tą męską energię, ale daję jej przede wszystkim, tak jak powiedziałem, radość, dobre emocje, dobrą energię i bez przepracowania samego siebie po prostu, no, ja tego nie widzę. Ale to chyba działa w dwie strony. Jeśli kobieta jest w pozycji ofiary, takiej ofiarnicy, i pierwsze co, to chcę opowiedzieć historię swoich klęsk żywiołowych, czyli jak to była źle traktowana i jakiego ona ma pecha do mężczyzny, to nas po prostu w totalnej energii braku i póki nie przepracuje tego, to nie ma szansy, żeby poznała kogoś na innym polu wibracyjnym, będzie przyciągała identyczne osoby, tylko w innych wcieleniach. I będzie odtwarzała cały czas tą samą historię, bo ona podświadomie będzie szukała zawsze kata, po prostu. Więc jakby to są rzeczy, o których właśnie ja cały czas mówię, to jest ten cały self-concept, który oczywiście możemy sobie naprawić, bo czasem wynika z naszych przekonań, które mamy wpojone jako dzieci. Niektórzy mówią nawet o tych świadomościach z poprzednich wcieleń, a ja jestem przekonana, że doskonałymi narzędziami są do tego na przykład afirmacje, wizualizacje. Wystarczy zmienić upgrade w głowie naszej. No właśnie, praca zawsze nad samym sobą. Zawsze. Istnieje cała masa, dziękuję Natali, istnieje cała masa narzędzi. Wspomniałaś na przykład o afirmacjach. Bo to są moje ulubione. Słuchajcie. Krótko o konkursie. Będziemy robili konkurs i właśnie jeżeli uda Wam się wygrać te sesje coachingowe, to tam dowiecie się o jeszcze innych narzędziach, wspaniałych narzędziach, które zmienią Wasze życie na lepsze. Będziecie zupełnie innymi ludźmi. A jeszcze króciutko do tego, co powiedziałaś właśnie. Bardzo fajnie to powiedziałaś, że jeżeli jesteśmy w niskiej energii, dobrze zrozumiałem, prawda, to przyciągamy do siebie też nieodpowiednie osoby, tak? Ja zawsze, przepraszam Ciebie, że wejdę Ci w słowo, ja zawsze tłumaczę tak jak krowie na rowie, że jak idziesz do filharmonii posłuchać klasycznej muzyki, to rzadko jest mało prawdopodobne, żebyś znalazła tam kogoś z disco polo, tak? I to są właśnie te pola wibracyjne. Z kolei skoro idziesz na koncert disco polo, no to mało prawdopodobne, że będzie tam ktoś, kto słucha klasycznej muzyki, tak? I tak samo jest z tymi naszymi wibracjami. Jak wibrujesz nisko, no to przyciągasz tych wszystkich z tego samego pułapu. No to też chodzi o to, żeśmy się wznosili i wzrastali. Mówimy teraz o relacjach tak bardziej, ale generalnie słuchajcie, nie tylko ludzi, ale zdarzenia, będąc w niskiej wibracji, bo na przykład cały czas jesteśmy nastawieni negatywnie do życia. Ciągle narzekamy, oj, czego byśmy nie mieli, to mi jest mało, jak jestem nieszczęśliwy, a ten inny to tam ma coś lepszego, tak? Czy nie wiem, ma więcej pieniędzy, jest bardziej tutaj rozgarnięty życiowo i my po prostu narzekając przyciągamy właśnie wibrujemy tą niską energią i przyciągamy do siebie nie tylko ludzi, ale też takie zdarzenia, słuchajcie. Więc warto być w tej swojej, pracować nad sobą, self-concept powiedziałaś, być w wysokiej energii i przyciągać do siebie wysoko wibrujących ludzi i dobre zdarzenia, przyciągać miłość, szczęście, ale to się wydarza automatycznie. Ja sam wiem po sobie, jak zacząłem nad sobą pracować, to też nie stało się z dnia na dzień, jak zaczęło się zmieniać moje życie. To jest, słuchajcie, niesamowite, dlatego też chciałbym się z wami tym podzielić. Ja jestem przekonana, że jak pokochamy siebie i zdamy sobie sprawę, że jesteśmy całością, to nie ma okoliczności, żebyśmy mogli trafić na osoby wybrakowane, bo to już nie jest ten pułap. Ale może zacznijmy, czego nie róbmy na pierwszych randkach, bo to już wiemy, że żeby zacząć randkować ten self-concept i musimy być tą pełnią i tą energią, bo taką podobną przyciągniemy, ale czego nie mówić na pierwszych randkach i czego nie robić. Ja na przykład jestem straszną, rozbestwioną bestią i wiem, że casting u mnie wyglądałby bardzo ciężko. No tak. Czyli ja na przykład wiem, na co zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy kobieta już wie, skupia się na tym, czego chce, a nie na tym, czego nie chce, bo wówczas przyciąga to, na czym się skupia, jest na takim castingu, ja to mówię casting. No i nagle okazuje się, że pan, którym jakby darzy jakimś zainteresowaniem, który musiałby on po pierwsze zaproponować randkę, on udać się do miejsca jej zamieszkania, dla mnie to są kwestie w ogóle niedyskusyjne. Także moje drogie panie, ja do was napominam was, nie ma takich okoliczności, że pan do was pisze, a skąd jesteś, a ty mówisz, że znienacka, a może bywasz czasem w miejscu, gdzie ja bywam, gdzie ja mieszkam, a one mówią, tak, super, kiedy to przyjadę do ciebie. Powiedz mi, czy to nie jest wchodzenie w męską energię właśnie? Krótkie sprostowanie, mówiąc w miejsce, gdzie pani mieszka, nie masz na myśli, że ona go zaprasza do domu. O, do domu to długo się nie zaprasza, drogie panie. Do domu się nie zaprasza, a broń Boże, gdy macie dzieci. Ze względów po prostu czysto bezpieczeństwa. Moje drogie panie, niech ten pan, który jest obcą osobą, póki dłużej go nie poznacie, nie zna waszego miejsca zamieszkania i niech nie poznaje, jak macie dzieci, a zazwyczaj no trudno nie mieć w tym wieku dzieci. No kto nie ma, to jakby też to rozumiem. Ja mam. Także absolutnie nie. Nie chodzi o kwestię domu, tylko po prostu miejsca w postaci miasta, wsi, zwał jak zwał. Tu chodzi o okoliczności takie, że mężczyzna musi wykonać ruch i on musi przybyć. Czy on przybędzie 5 km, 1000 czy 5000, to nie ma znaczenia, to on musi wykonać ruch i dla mnie to jest kwestia niedyskusyjna. Tak jak wcześniej powiedziałaś, męska energia. Męska energia. Wiadomo, że każdy z nas ma i męską, i żeńską energię. Taka proporcja, teoria, do której ja się przyłączam, to jest zawsze 75% tej naszej, zgodnej z naszą płcią, a 25% tej przeciwnej. Czyli jeżeli jestem mężczyzną, powinienem mieć 75% energii męskiej i 25% energii żeńskiej. Czym jest energia męska? Słuchajcie, to jest decydująca sprawa. To jest siła. To jest zdecydowanie. To jest konsekwencja, to jest działanie. I teraz należy sobie odpowiedzieć na pytanie, to co właśnie Aneta przed chwilą powiedziała. Czy jeżeli facet nie przyjmuje tej inicjatywy, nie proponuje konkretnie, słuchaj, przyjadę do ciebie, wtedy on jest zdecydowany, on ma właśnie pokazać tą swoją siłę, tą taką pierwotną siłę, którą wydaje mi się, że kobieta właśnie chce ujrzeć w mężczyźnie, właśnie przede wszystkim siła. Siła spokoju, ale też ta stanowczość i działanie, panowie, działanie, oddawanie też, oddawanie tego w ręce kobiety jest po prostu, w moich oczach jest słabe. Jeżeli ktoś ma inne zdanie, słuchajcie, piszcie w komentarzach, chętnie podyskutujemy na ten temat. Nie mam innego zdania. Ale moim zdaniem tak właśnie powinno być, że to mężczyzna przyjmuje inicjatywę, i to on po prostu proponuje. Może jej dać też miejsca do wyboru, prawda, żeby ona też poczuła się, okej, że on jej w ogóle na tutaj bocznym tornie nadstawia, powiedzieć zdecydowanie, słuchaj, tu czy tu. prawda? I ona, no to wtedy ona też ma jakieś tutaj pole manewru, ale generalnie to mężczyzna wychodzi z inicjatywą. A kwestia na przykład spotkajmy się w połowie drogi? Czyli to jest co dzielenie się energią? To znaczy, ja uważam, że jest to propozycja, to od ciebie będzie zależało, czy ty się zgodzisz na to, czy nie. To zależy dla mnie do odrzucenia, zawsze. No właśnie. Także moje drogie, do odrzucenia. Każdy z nas jest inny. To wszystko zależy, ale generalnie ja bym się skłaniał do tego, żeby to odbyło się właśnie tam, w jej miejscu. Ale ja wam tak jak powiedziałeś, powiem taką historię. Poznałam taką panią, która przez jakiś tam portal się komunikowała z panem. Później się przerzucili na WhatsApp. Gdzieś tam się wymieniali różnymi rodzajami zdjęć, gdzieś tam się poznawali. No i on, ten pan zaproponował tej pani, żeby przyjechała do Łodzi. Ona oczywiście w siódmym niebie, cała szczęśliwa, że w końcu padła propozycja i ona się spakowała do tego pociągu i wyruszyła w podróż do Łodzi. Tuż przed Łodzią już ta komunikacja z tym panem była taka troszeczkę nie za bardzo. W samej Łodzi już niestety komunikacji nie było. Ona wysiadła na tym peronie, i nagle się okazuje, że jacyś tam ludzie stoją, czekają, ale ewidentnie nie na nią. Więc niestety nacisnął na odcisk kobiecie, która po tych zdjęciach zweryfikowała jego tablicę rejestracyjną i go odnalazła zupełnie w innej lokalizacji. Ja nie będę już tutaj mówiła więcej elementów na tego pana. W każdym razie odnalazła go i powiedziała, co myśli na jego temat. Dla mnie to jest bardzo słaba historia, ale też świadcząca o tym, że my kobiety no nie ruszamy się z miejsca. No moje drogie, no nie róbcie takich rzeczy. No gdzie kobieta wsiada do pociągu i jedzie do chłopa? No dajcie spokój. Ja chciałem to powiedzieć. Coś, słuchajcie, zdradzę wam super rzecz. Wytłumaczę wam, dlaczego właśnie tak się stało, a nie inaczej. Zobaczcie, jesteśmy równi, prawda? Kobieta i mężczyzna są równi. I nie chodzi tylko o narządy płciowe, troszeczkę inny wygląd zewnętrzny, ale również o to, jak podchodzimy do relacji. Posłuchajcie, mężczyzna jest myśliwym, mężczyzna jest łowcą. Jego zadaniem jest, to jest jego wewnętrzny instynkt, jest zdobycie kobiety. On nie zastanawia się nad tym, ten kolega z Łodzi, czy tam z innego miasta, on nie zastanawiał się nad tym, że ona ma przyjechać. On chciał ją zdobyć. I w tym momencie, jak ona mu... Tak, on ją zdobył, to dopiero wtedy u mężczyzny uruchamiają się te całe systemy myśleniowe, tak, procesy myśleniowe. Okej, ona teraz przyjedzie, nie? Tam nie wiadomo jaka była sytuacja, czy tam musiał, nie wiem, żona wysłać na wakacje, czy no wiadomo, różne są sytuacje, nie? Miejmy nadzieję, że tak tutaj nie było w tej sytuacji. Ale generalnie on dopiero wtedy myśli i to dotyczy przede wszystkim związków, nie tylko, ale na odległość. Ona się zgodziła, on ją w swoim mniemaniu zdobył, bo on już jedzie do niego, ale on teraz dopiero zaczyna myśleć. Tak? Także to też tutaj nam pokazuje te różnice pomiędzy nami i jak funkcjonuje właśnie mężczyzna. No, jestem mężczyzną, opowiadam o mężczyznach przede wszystkim, ale nie tylko. Tutaj jakieś mi wpadały te... Ja wam chciałam powiedzieć, że ja prawie nic nie widzę, mam wadę wzroku. No właśnie. Tomek, czytaj te komentarze. Słuchajcie, zadawajcie pytania. Kiedy widzisz te komentarze? Tak, widzę. Tak właśnie patrzę, Ewelina napisała, od pewnego podrywacza usłyszałam kiedyś, że nowoczesna kobieta zabiega też o mężczyznę. Brawo dla tego podrywacza, brawo. Niech pójdzie do wojska. Ja zawsze odsyłam tych panów do wojska. Idźcie do wojska, bo tam może się nauczycie trochę męskości. A ja mówię ogolić jajka i do przedszkola. Aha, albo ubrać lajkry. No. Ja mówię, słuchajcie, moi drodzy panowie, jakbyście tutaj chcieli usłyszeć, jedyną męskość, co odbiera facetom, to rurki, spodnie rurki, a cała reszta naprawdę jest okej. Słuchajcie, czekamy na wasze pytania. Dobra, a ja chciałam jeszcze poruszyć kwestię, bo tego, jak już dochodzi do tego spotkania i rzeczywiście ten mężczyzna dokonał tego ruchu w eterze, czyli wszedł w męską energię i zaczął działać i się zdecydował w końcu, i dochodzi do spotkania. No i powiedz mi, bo moim zdaniem, po pierwsze, drzwi mężczyzna otwiera i dla mnie to też nie jest kwestia w ogóle dyskusyjna. Czy do auta, czy do lokalu i przepuszcza kobietę przodem, tak? Czy ściąga jej płaszcz? Tak, ściąga i pozwala i potem pomaga jej się ubrać. No z tym krzesłem, odsuwaniem, no to już jest jeszcze tam wyższy jakby level, nie wiem, Nie musi, jak dla mnie nie musi. Podsunę sobie krzesło sama. Ale teraz chciałam wam powiedzieć, moje drogie panie, ja z mojego punktu widzenia i z moich szkoleń dowiedziałam się, że pozwólmy mężczyznom mówić. Nie opowiadajcie wówczas, jakie to jesteście biedne, jak to w poprzednim związku mężczyzna po prostu był dziwkarzem, tudzież po prostu okazało się, że miał żonę i was oszukiwał, albo że w ogóle był przemocowy. W ogóle tych historii nie opowiada się, nawet jeśli tak było, bo umawiamy się, że was self-concept już jest na innym poziomie i chcecie przyciągnąć mężczyznę, który rzeczywiście was pozytywnie zaskoczy. Więc dajcie mu tą przestrzeń do tego, żeby was pozytywnie zaskoczył i niech to on zaczyna opowiadać o sobie, bo pamiętajcie, jesteście płeć słabsza, zazwyczaj fizycznie kobieta jest słabsza, w związku z tym, żeby poczuć się bezpiecznie, musisz poznać tego człowieka, więc poznasz go też po tym, co i jak mówi. I halo, jeśli mówi pierwsze co o swojej byłej i jeszcze na dodatek niesprzyjająco o niej, no to dla mnie next, już jest next. Nie ma czegoś takiego, mi się już zapala czerwona lampka, bo jeśli facet spędził jakiś czas, kawałek życia z poprzednią partnerką i o niej źle się wypowiada, no to tak samo o sobie się źle wypowiada. Dokładnie. Po pierwsze. Po drugie, nie zamknął starego rozdziału. A jeśli już nie są wiele lat, a on ciągle o niej opowiada, to emocjonalnie ciągle jest w tej energii. Także takiemu panu dziękujemy, moje drogie. I to jest historia, która jest dla mnie niedyskusyjna. Przepraszam, czy ty mówisz o pierwszej randce? Tak, bo na pierwszych randkach takie rzeczy się zdarzają. Chcesz mi powiedzieć, że facet opowiada na pierwszej randce o swojej ex? Takie rzeczy się zdarzają. Czy to daje dobre emocje kobiecie? Daje ci to dobre emocje, jak radość? Nie, dla mnie to jest next. No dokładnie. Także dlatego mówię, słuchajcie, nie uczyli nas tego w szkołach. Żyjemy Wciąż nie uczą. I pewnie to trochę potrwa, zanim zaczną uczyć. Dlatego, poczekajcie, muszę tutaj, dlatego a, trzeba nad sobą pracować, dwa, właśnie nie tylko rozwijać siebie teraz tutaj jako całość, żebym ja był, już jakiś, żebym był tą całością, ale też kształcił się w kierunku relacji damsko-męskich, żebym się dowiedział, jaka jest kobieta, jak ona funkcjonuje. Słuchajcie, mam całą masę znajomych, faceci, którzy mieli, nie wiem, jedną, dwie relacje w swoim życiu i ta relacja tak mu dała w kość, że on nie zamierza już więcej wchodzić w jakiekolwiek relacje z kobietą i on się totalnie wycofuje. I dla mnie taki mężczyzna, który nie szuka jakiejkolwiek relacji z kobietą, nie wchodzi w interakcję z kobietą, słuchajcie, to jest takie genialne, przecież tam się dzieją takie cuda, jak kobieta spotyka mężczyznę, mężczyzna kobietę na swojej drodze i zaczynają rozmawiać, flirtować ze sobą, tam się tworzy taka energia, słuchajcie, że można być, no nie trzeba być tak jak ty w takim pięknym miejscu na ziemi, tam na tych pięknych plażach, tylko można być, nie wiem, w jakiejś dziurze, kurczę, deszcz pada, ale między wami jest taka energia, słuchajcie, tam kurczę, fajerwerki, to jest niesamowite, co się dzieje między mężczyzną a kobietą, także błagam was, pracujcie nad tym, bo wspomniałaś o przekonaniach wcześniej, Aneta. Dokładnie, słuchajcie, faceci, często mężczyźni nie wiedzą, jak właśnie z tą kobietą postępować. Generalnie mówimy o pierwszych randkach. Często wychodzimy właśnie, wchodzimy w życie z takim przekonaniem i na przykład uczymy się, że mężczyzna musi być dla kobiety zawsze miły i uprzejmy. Nie chodzi o to, żeby ktoś pomyślał, że ja tu mówię, że ma być chamski jakiś, czy ma być jakimś gburem, czy nie wiadomo jak się zachowywać, ale słuchajcie, kobieta też potrzebuje, żebyście byli też mężczyzną. Jeżeli będziecie tylko tacy dla niej przyjacielscy i dobrzy, tacy, no nie wiem, się tej kobiecie wchodzili w tyłek, że tak powiem, to ona przestanie was z czasem szanować. Męska energia, to co powiedzieliśmy właśnie, siła, działanie, inicjatywa. Pokażcie to. Pokażcie, że tacy właśnie jesteście, będziecie docenieni przez kobietę. Także to, co powiedziałaś wcześniej, jeszcze odniosę się do tego płaszcza, do tych drzwi. Po pierwsze, jak to, co czuję. Ty masz, Aneta, takie właśnie kryteria i ty tego wymagasz. I teraz spotykasz mężczyznę, który to czuje albo nie czuje. Jak nie czuje, to jemu to mówię. Dokładnie. Żeby poczuł. I on jest albo w prawo, albo w lewo, prawda? I ja myślę, że jak ze wszystkim nie można przesadzać, jak będzie wszystkiego za dużo, jak będziecie tylko odsuwał i przesuwał to krzesło, to też możecie zacznie to denerwować. Ale jakby to była taka... No, to krzesło sobie mogę przesunąć. Fajna mieszanka z tego, nie? Że on jest zdecydowany, silny. Chodzi mi przede wszystkim o decyzyjność, on nie musi wyciskać 160 na klatę, nie? Ale w każdym razie... Nie wystarczy, że 100. Ma tą swoją męską siłę, plus to, że jest dżentelmenem, tak? To będzie pewnie stanowiło o tym, że powiesz, no, why not. Wiesz co, tak, ja tu oczywiście trochę się podśmiechuję, no bo ja taki mam sposób bycia, że trochę żartuję, a trochę bardziej czasem, ale generalnie tu dajcie wszystkiemu czas. Najpiękniejsze w relacjach jest to, że nie śpieszymy się donikąd, bo jeśli ma coś się wydarzyć, to się wydarzy. A budowanie napięcia jest najpiękniejszą energią, bo powoduje to, że zamiast tej chemii, która czasem jest takim uderzeniem, i dla mnie porównanie takiego relacji, która bardzo szybko tak się zawrze, to jest jak z gotowaniem wody na patelni, że wlewasz na tą wielką płaszczyznę wodę, ona szybko zawrze i szybko wyparuje i po robocie. I już jak jest skonsumowane to na takiej, siakiej płaszczyźnie, to już jakby tam nie ma. Dla mnie bardzo ważne jest, żeby ludzie zdali sobie sprawę, że najpiękniejszą energią, jaka może łączyć dwojga ludzi, jest polaryzacja. A polaryzacja polega na tym, że my mamy taką śmiałość i chęć poznawania tej osoby coraz bardziej na różnych innych płaszczyznach. Wiadomo, że to jest kwestia dyskusyjna, jeśli chodzi o tą całą cieleśność, ale ja uważam, że najpiękniejsze i najtrwalsze relacje są wówczas, gdy nasz mózg już czuje się tak fajnie podłechtany i jesteśmy pierwszą i ostatnią myślą tej drugiej osoby, ale nie wchodzi to w jakąś taką manię, że wiesz o czym mówię. Czasem bywa tak, że spotkasz się z kimś raz i nagle jesteś po prostu masakrowany wiadomościami, nagle ta osoba dzwoni do ciebie na żywo i taki się czujesz osaczony, to dla mnie to też jest znak, wtedy 2 kroki do tyłu, boję się takich historii. No i co możesz ty powiedzieć na ten temat, tego osaczania? Zobacz, Aneta, znowu wracamy, jak rozmawialiśmy przed tym live'em chwilę, ja mówiłem, zobacz, że będziemy ciągle wracali do tematu, żeby być całością, żeby być już szczęśliwym samym sobą, a nie żebyśmy szukali, słuchajcie, niektóre osoby mówią, szukam mojego szczęścia, w sensie tej drugiej grupy. No, tak, bardzo dobrze. Ja muszę być szczęśliwy, słuchajcie, świetną metaforą jest podróż. Jesteśmy szczęśliwi w naszym życiu. Sami z sobą. I my jedziemy w podróż przez to życie i tam ktoś nam macha, zatrzymuje nas. Kiedyś było się zatrzymywało na no dokładnie, autostop. Na stopach. I teraz tak, my możemy wziąć tą osobę, a nie musimy. My sobie damy radę w życiu, my jesteśmy szczęśliwi, mamy wspaniałe życie, mamy dobrą energię, jesteśmy spełnieni, mamy swoje hobby, mamy swoją pasję, ale wiadomo, że w dwójkę fajnie by było podzielić się tym. Będą jeszcze głębsze doznania. I chodzi o to, żeby nie uzależniać swojego szczęścia od tej drugiej osoby. Ja mogę ją zabrać, a nie muszę. I teraz to, co ty powiedziałaś, osaczanie. Dla mnie ta osoba, to wiesz, nie ma za bardzo zainteresowań, tak? Nie ma tej swojej jakiejś pasji, bo taka osoba wie. Zaburzona. Bo taka osoba wie, dokładnie. To jest tutaj to bardzo inny temat. To nie na tego live'a. Ale generalnie co do zasady, słuchajcie, to dotyczy również nas, bo to się nam też może zdarzyć, będziemy zafascynowani jakąś osobą. Każdy powinien zostawić sobie jakiś wycinek swojego życia dla siebie. I to a propos jest też atrakcyjne dla innych. Jeżeli jestem dla ciebie dostępny cały czas, to czy ty to uszanujesz? Gdzie jest... Ja nie. No właśnie, nie uszanujesz tego, nie uszanujesz. Jestem cały czas, słuchajcie, piszesz do mnie wiadomość, znaczy ja nie mówię teraz o nas, ale teoretycznie kobieta pisze do mężczyzny wiadomość, on jej od razu odpowiada. Znajoma mi opowiadała, że kurczę, jak to mnie denerwuje, co ja mu piszę, to on mi od razu, jeszcze nie skończę pisać, on już mi odpisuje. Słuchajcie, to jest takie nie sexy, że to się w głowie nie chodzi mi o to, żeby specjalnie, wiadomo, że to jest game, nie? Wiadomo, że to jest game wszystko, ale czekać, jak już, słuchajcie, na początku to jest gra, no dobra, niech sobie poczeka, ale później jak zaczniemy pisać, no to już jest jakaś tam komunikacja się między nami, jest w miarę płynna. Ale generalnie na początku nie odpowiadajmy od razu na te wiadomości. Zróbmy to dla nas też samych, tak? Ta osoba nas nie będzie szanowała, gwarantuję wam. Ja ci przerwę w tym momencie. Bardzo dobrym środkiem jest w ogóle dla wszystkich, i to już nie a propos randek, jest wyłączenie komunikatorów i powiadomień. No wiadomo, jak ktoś jest na jakimś tam ważnym spotkaniu i czeka na jakąś tam wiadomość. Ja się uwolniłam od tych wszystkich tych dźwięków, które informują mnie, że coś przyszło. I bardzo często też wyłączam Instagram albo włączam tryb nocny na całą dobę, bo się wszyscy śmieją, że nikt się do mnie nie może dodzwonić. No ja czasem zerknę, czy ktoś dzwonił, czy ktoś pisał, ale nienawidzę już po prostu być zniewolona przez te wszystkie dźwięki i żyć jakby tym, że ktoś coś tam do mnie napisał, bo szanujmy siebie, szanujmy swój czas, szanujmy naszą pole energetyczne, nie dawajmy tego pola dla wszystkich innych i rozpraszaczy, bo niestety ta cywilizacja i ten kierunek, którym się zmierza, czyli wszystko jest po prostu sztuczna już inteligencja w ogóle i cała różnych historii, powoduje, że brakuje nas samych w tym wszystkim. Dlatego bardzo fajnie jest w momencie, kiedy rzeczywiście zaczynacie na początku randkować, po prostu wyłączcie te powiadomienia, żebyście z uporem maniaka nie patrzyli w ten telefon, bo ja uważam, że najpiękniejsza w tym wszystkim jest wolność. I jeżeli rzeczywiście jest, wtedy zaczyna to być takie naturalne, to nie jest tak, że dostałam wiadomość, Jezu, nie odczytuję, jeszcze chwila, jeszcze go przetrzymam, to też jest bez sensu, bo to jest jakieś takie zaburzenie energetyczne. Więc jeśli sobie wyłączycie te powiadomienia, to po prostu swobodnie to samo się zadzieje. Ja wychodzę z tego założenia. To jest słowo klucz właśnie, flow. Czy na początku relacji, co się oczywiście przekłada później na to, co będzie dalej. Nigdy nie wiadomo, co będzie z tą relacją, prawda? Czy to będzie na chwilę, czy to będzie na dłużej. Ale właśnie to jest to, słuchajcie. Ludzie tego... Fajnie napisała Kamila, że myślę, że gdy będziemy szanować siebie, doceniać, dopiero wtedy jesteśmy gotowi na relacje z drugą osobą. Tak właśnie to jest to jest właśnie to. Żeby być całością, I ja tutaj chciałam jeszcze powiedzieć młodym ludziom, bo ja kocham w ogóle młodzież tych czasów, oni są najwspanialsi, najcudowniejsi, bo oni już mają te możliwości i oni rzeczywiście z nich korzystają, mają otwarte umysły, ja jestem zachwycona młodzieżą w ogóle tych czasów. I chciałam wam powiedzieć, młode dziewczyny, szczególnie dziewczyny, bo to my mamy skłonność z powodów tego, że od lat jako kobieta byłyśmy skazane na to, że musimy być matkami, żonami. Chciałam wam powiedzieć, hello, żyjemy w XXI wieku, możecie wszystko, nasze położenie geograficzne pozwala wam być pełnią właśnie siebie, realizować się na wszystkich różnych płaszczyznach, doświadczać życia, a chłopak ma być wisienką na torcie. I teraz wam chciałam powiedzieć, że jeżeli ta wisienka z tego tortu spadnie, to wciąż macie cały tort i wciąż nie jesteście brakiem. W waszym świecie się wiele nie zmienia, tylko stracicie tą wisienkę. I otaczają mnie bardzo mądrzy młodzi ludzie i jedna bardzo mądra osoba, która jest moją córką między innymi, powiedziała, że ona jeżeli będzie z chłopakiem, to tylko po to, żeby jej było jeszcze fajniej, bo jej jest tak fajnie ze sobą, że ona nie potrzebuje mieć kogoś tak z braku laku. Także chylę czoła mądrym ludziom. Ta młodzież jest przecudowna, ja jestem zachwycona. Jestem zachwycona tym też, że nie mają problemu z tym, że jeśli chcą poznać drogę do samych siebie, jak już są w relacjach, to nie mają problemu z tym, żeby pójść na terapię. Na terapię, gdzie dostaną drogowskaz, żeby nie popełniać błędów na przykład swoich rodziców. I dla nich wszystkich brawa, chylę czoła, bo nasze roczniki jeszcze uważają za konsultacje z terapeutą, czy jakieś, ja mówię, drogowskazy, za ujmę. A tu właśnie, jeśli my poznajemy kogokolwiek, fajnie dostać jakiś drogowskaz, bo chciałam wam powiedzieć, że wszystkie historie, które doświadczamy w relacjach i które budzą w nas jakiekolwiek niesprzyjające odczucia, to pamiętajcie, zawsze radar na siebie. Dlaczego to u ciebie spowodowało taką reakcję, a nie inną? Jakie demony przeszłości obudziło to w tobie i jakie podświadome przekonania, o czym mówiliśmy wcześniej, kiedyś zrobimy tego live na temat przekonań, bo ja chciałam wam powiedzieć, że dla osoby, która nie ma takich przekonań, dana sytuacja jest kompletnie transparentna, w ogóle nieistotna. Także to my dajemy energię wszystkim emocjom. I to jest praca nad emocjami, nad energią, ale to też jest inny temat. O emocje, tak, emocje. Dobrze, wrócę do tematu, bo to nie było tutaj dokończone. Czułam. I zaraz, no trzeba to tak to ująć, i zaraz powiem coś o młodych ludziach. A później robimy nasz konkurs, a ty wiesz, jakie zadać pytanie, dobrze? A ja powiem o konkursie zaraz jeszcze raz. Słuchajcie, jeszcze raz, bo zacząłem mówić o flow i wtedy pojawiła się ta informacja od Kamili. Chodzi o to, że od samego początku relacja musi być flow. Najczęściej, słuchajcie, pierwsze 3 sekundy. No dobra, to już mówimy o tym, jak się z kimś spotkamy. Zobaczcie, słuchajcie naszego organizmu, jak reaguje nasz organizm, tak? Pytajcie się naszego organizmu. Jak ty to czujesz? Jeżeli masz ścisk w żołądku cały czas, w klatce piersiowej, jeżeli jest ci nieswojo, to twój organizm na podstawie pierwotnych instynktów mówi ci, tak? Mówi ci twój instynkt, nie, to nie będzie to i najczęściej tak się właśnie dzieje, że to nie jest ta osoba. Jeżeli ciągle są jakieś problemy, jeżeli ta osoba, tak jak mówisz, nas osacza, czy widzimy, że z tą komunikacją już na początku nie działa, to rzadko kiedy jest później tak, że jest super. Także nie ignorujcie sygnałów, słuchajcie swojego ciała. To jest raz. 2 teraz, młodzi ludzie. Chciałem na ten temat coś powiedzieć. Jak wszędzie jest dobra i zła strona. Tak jak w życiu, nie? Każdy ma tę swoją jasną, ciemną stronę, prawda? Słuchajcie, no właśnie, a propos relacji wspomniałem o tym, że trzeba się uczyć tej relacji, tak? Że mężczyzna powinien się uczyć tego, jak obchodzi się z kobietą, nawiązywać kontakty, uczyć się tych kobiet. Powiem wam, co ja właśnie słyszałem, mężczyzn też, pracować nad swoją męską energią. Bo ja nie będę mógł uwolnić swojej męskiej energii, jeżeli ja nie będę przepracowany. Ale to jest osobny temat. Słuchajcie, młodzi ludzie, to się zaczęło wcześniej, ale taki decydujący był czas, jak był COVID. Tak? Słuchajcie, młody człowiek, który nie miał kontaktu, nie wiem, taki starszy nastolatek, że tak powiem, nie? Czy nawet ludzie po 18-20 lat i starsi, którzy nie wchodzą w te interakcje damsko-męskie, ich jedynym doświadczeniem są kamerki, tak? Kamerki, oglądanie pornografii i tak dalej. Taki młody człowiek, zapytany, jakbyś to zrobił z kobietą, jakby już doszło do tego, prawda, że tam się z nią spotkać i tak dalej, pierwsza randka już byłby później po jakimś czasie tam, no każdy musi wiedzieć dla siebie, czas na pierwsze intymności. Słuchajcie, to jest przerażające. Większość facetów by to robiła tak jak w filmie. Ja wiem, że może ktoś powiedzieć, że tak nie jest, ale naprawdę, ja słyszałem to nieraz od właśnie młodych ludzi, którzy nie mają tutaj kompletnie doświadczeń, którzy są w tym świecie wirtualnym tylko i wyłącznie. No. I oni się nie spotykają. Aneta, za naszych czasów, kiedyś, dawno, ludzie, wiesz, wychodziło się na podwórko, tak, rozmawiało się, grało się w jakieś, kurde, klasy, w gumę się grało, nie wiem... Życie za życie, realne życie. No, dokładnie. To jest jakiś fake i oni nie umieją ze sobą często rozmawiać. Oni nie umieją ze sobą rozmawiać a teraz wchodzimy w relacje damsko-męskie i wtedy taki chłopak nie wie, czego pragnie kobieta tak naprawdę, bo on zna tylko filmy pornograficzne i w jego wyobrażeniu tak on ma robić, jak na tym filmie z tą kobietą. Czy kobieta tego chce? Nie sądzę. No, ale muszę tobie powiedzieć, że generalnie w ogóle zobacz, że często ja bardzo lubię obserwować ludzi, często widać, którzy są na pierwszych randkach, to oni zazwyczaj siedzą w telefonach. No go. I ja mam wrażenie, że oni ze sobą piszą nawet. Ja trochę to oczywiście obśmiewam, ale... Dobra, a co robisz wtedy? Co robisz? Wiesz, że ja nawet mam takie, zresztą nie tylko ja, bo moje dzieciaki tak samo, moje córki. Nieraz podeszłyśmy do tych osób, mówimy, gratulujemy udanej randki. A ja byłam raz świadkiem sytuacji takiej, gdzie siedziałam, czekałam na zamówienie swoje. No i widziałam ewidentnie, że siedzi para, ona była taka zażenowana, taka skrępowana, on był bardzo zdegustowany tą randką i był na tyle bezczelny i to było widać, że to jest jakaś pierwsza ich spotkanie może, że ja siedząc, on siedział jakby tyłem do mnie, ja widziałam, że on trzyma telefon i on sobie już tam gdzieś kaski dalej przeprowadza, będąc na tej randce. Ciśnienie mi wzrosło do 1350 i mówię, no pójść, podejść, nie podejść, podejść, nie podejść. I ja chciałam wam powiedzieć, moje drogie panie, że ta pani przerzucała włosy z prawej na lewą, z lewej na prawą. Ona naprawdę już była tak zażenowana tą sytuacją, nie wiedziała co zrobić, bardzo źle się w tym czuła. Ja w takim momencie po prostu bym poszła do toalety i nigdy nie wróciła. Ona niestety poszła do tej toalety i wróciła. Ja poczekałam, bo cały czas się zbiłam z myślami. Ja mam trochę dziób niewyparzony, nie zawsze jest to dobrze, no ale po prostu podeszłam do tych ludzi. I po prostu w momencie, kiedy wychodziłam, zwróciłam się do tej pani, znaczy to młoda dziewucha tam koło 30 i mówię, wiesz, wie pani co, ja mówię na takim miejscu, nawet już bym nie skonsumowała tej kolacji, tylko podziękowała temu panu i wcześniej zrobiłam nawet angielskie wyjście. Ten pan nie zasługuje na to, żeby go w ogóle poinformować o tym, że jest pani już nie zainteresowana nim. Bardzo niesympatyczna sytuacja, on siedział jak wryty, zatkało go, no ja oczywiście wyszłam, no, nie potrzebowałam jakby zwrotnej energii czy tam słów w moim kierunku, bo może bym się zdziwiła, ale rzeczywiście dochodzi, to dla mnie jest skrajna byle jakość i jeśli dochodzi do takich spotkań, że jedna ze stron jest niezadowolona, bo czuje się oszukana, bo może były inne zdjęcia, no to jest ok, ale to trzeba jakby na samym początku powiedzieć. Przepraszam bardzo, jestem zaskoczona, bo na przykład pan czy pani wyglądaliście na tych zdjęciach zupełnie inaczej i jest to jakiś rodzaj dla mnie oszustwa, dziękuję bardzo, do widzenia. Ale wchodzenie jakby w reakcję i dalej przedłużanie tej randki i tak poniżanie kogoś, kompletnie po prostu to jest brak szacunku do, w ogóle po prostu do instytucji takiej jak człowiek, instytucji, no może to źle nazwałam, ale przerażające, po prostu przerażające. Wyciągając dalej wniosek, dla mnie to jest brak szacunku do samego siebie. Tak naprawdę. Bo tak jak my traktujemy innych, tak często właśnie ta osoba, czyli ta kobieta nic nie straciła, prawda? Bo tak naprawdę facet był, no, był po prostu słaby. No ale to właśnie mówię o self-koncepcie. Moje drogie panie, jeśli przepracujecie tą całą historię zwaną self-konceptem, to nie będziecie miały problemów w ogóle z werbalizowaniem takich rzeczy. Po prostu stawiacie granice, które są dla was nieruchome. Wiadomo, że słuchajcie, jeśli się my poznajemy, ludzie są z różnych rodzin i mają różne przyzwyczajenia, różne naleciałości, do tego różne doświadczenia, jeśli mamy, wiadomo, za sobą jakieś związki. Te związki też mogą powodować u nas jakieś reakcje lękowe, które też należałoby skonfrontować i czasem my wchodzimy w starą historię, bo gdzieś nam się przypomina jakieś tam zachowanie i się możemy zachować niefajnie i taka osoba wtedy też zasługuje jakby na szansę. Ja jestem tego zdania, że każdy jest jakby człowiekiem, może popełniać błędy i każdy zasługuje na jakieś szanse, ale jakby to jest kwestia tam, wiadomo, indywidualna i chciałam wam powiedzieć, że jeśli ten self-koncept wasz będzie na wyższym poziomie, to wy wtedy komunikujecie jasno, że hello, George, proszę bardzo, albo chowasz ten telefon, bo jeśli ja nie jestem tutaj wystarczająca w tym posiedzeniu naszym, tej kawie, no to przepraszam cię uprzejmie, ja wychodzę, dziękuję bardzo, baw się dalej. Dokładnie. Bo dla mnie to jest brak szacunku. Dokładnie. W ogóle wyciąganie tych telefonów na tych randkach, czy nawet jak leżą na stole, to jest faux pas. Słuchajcie, to jest faux pas, nie robi się takich rzeczy. Ja robiłem dokładnie tak samo podczas randki, podczas jakichś pierwszych spotkań. Też zawsze komunikowałem to. Dobra, słuchaj, jeżeli to jest coś ważnego, zakończ to proszę w tej chwili. Nie, no ty chcesz to zakończ? Zadzwonić nie, zadzwoń, napisz. Tak, tak, bo zdarzają się oczywiście sytuacje życiowe, no dajmy sobie powiedzieć, dokładnie, że tak różnie bywa. Bądźmy też dokładnie, miejmy zrozumienie dla drugiej osoby, ale jak widzimy, to widać też, czy to jest ważne, czy jak ktoś tam wciąga tam, żeby sobie, nie wiem, napisać, sprawdzić coś, to jest po prostu, to jest niegrzeczne, to jest niefajne i trzeba po prostu stawiać granice. Postawić granicę i od razu powiedzieć, słuchaj, to nie jest fajne. Słuchajcie, rozmawiamy ze sobą 45 minut, live, on nie będzie trwał wiecznie, dlatego lecimy dalej, słuchajcie, super interesujące te tematy. Już za chwilę porozmawiamy o tym, jak kobiety testują mężczyznę, panowie, bardzo ciekawy temat. Może niektórzy z was znają to, może niektórzy usłyszą to po raz kolejny, a może niektórzy usłyszą to po raz pierwszy. Także warto zostać, może skomentować. Ale teraz słuchajcie, czas na nasz konkurs. Czas na nasz konkurs. Powtórzę jeszcze raz. Teraz Aneta zadaje pytanie. Aneta pamięta pytanie. Zadaję pytanie. Dwie pierwsze osoby, które odpowiedzą na to pytanie, obojętnie jak, nie? Bo tam będzie tylko tak albo nie. Nie ma złych odpowiedzi. Dokładnie. Są tylko dobre. Tak albo nie. Jedna osoba będzie miała sesję u Anety, druga osoba u mnie. Dobrze? Sesję coachingową. Uwaga, tak. 3, 2, Uwaga. 1. Tak, trzymamy tutaj koncentrację. Mamy kciuki, żebym umiała zadać pytanie. No, pytanie tylko, dotyczy... tak, nie. Tak, właśnie. Odpowiedź jest tylko tak albo nie. No. Pytanie dotyczy pierwszej randki. Czy na pierwszą randkę przynoszą mężczyźni kwiaty? Znaczy, czy... I to wszystko jedno jest, bo słuchajcie, czy wy kobiety chciałybyście dostawać te kwiaty na pierwszej randce? I czy wy mężczyźni chcielibyście dawać kwiaty na pierwszej randce? Czy uważacie to za okej? Tak. Tak, mamy pierwszą odpowiedź. Tak, nie, dobrze. I to jest tak, PATP, druga osoba Izabela, tak? Izabela. Dwie pierwsze osoby. Proszę was o to, PATP i Izabela, żeby się z nami skontaktowały. To może polecimy właśnie PATP po kolei, Ladies First, Aneta, a Izabela, jeżeli chcecie sesję coachingową, całkiem za darmo, sesję o wartości. Nic nie jest za darmo, mój drogi, nic nie jest za darmo. To nie jest za darmo, to jest wyrównanie pola energetycznego. W każdym razie macie niepowtarzalną okazję. PATP zgłasza się do Anety w prywatnej wiadomości, Izabela... No i dobra, i jak jesteś taki mądry teraz, to właśnie ty mi powiedz, ja teraz wchodzę w męską energię i mówię, ty mi powiedz, facecie, chłopie, mężczyzno, czy ty uważasz, że to jest okej, dawanie kwiatów na pierwszej randce? Oczywiście, każdy uważa dla siebie. Ja bazując na swoich doświadczeniach, ja nie przynosiłem kwiatów na pierwszą randkę. Przestałem przynosić te kwiaty i powiem wam dlaczego, bo ja nie widziałem, żeby tej dziewczynie się źrenice rozszerzały, żeby ona się nie wiadomo jak cieszyła. Może nie piła kawy po prostu. To było... Ale to właśnie powinny się rozszerzyć. Tak, nawet jak się kawy nie pije, okej, dobra. W każdym razie nie patrzyłam w oczy kobiet, jak kwiaty dostają. Widziałem wielkiego entuzjazmu, także ja to mówię dla siebie. Ja bym kwiatów na pierwszą randkę, Tomek, nie przynosił. Na następnych randkach to jest już coś innego. Jeżeli znam tą osobę, już ją troszeczkę poznałem. Ale na pierwszą randkę, jeżeli ta osoba jest z jakiejś aplikacji randkowej może, tak? Bo może coś innego, jakby już była jakaś tutaj historia poprzedzająca, że my się już znamy i tak dalej, nie? Już troszeczkę mogłem poznać tą osobę, ale jeżeli to jest pierwsza randka, dla mnie mówię nie. Mhm. Ja tam jestem w energii obiecej, przyjmuję wszystko. Kwiaty. Słuchajcie, tam się działy, przepraszam, różne dziwne rzeczy. Ten kwiat lądował w torebce, połamany cały i tak dalej. Nie był szanowany w ogóle. Kwiat, ja rozumiem, że po prostu masz złe doświadczenia, one się odbiły na twojej podświadomości i teraz to się po prostu niestety inne na tym tracą. No cóż zrobić, dziewczyny? No i właśnie odtwarzasz starą historię, wchodzisz w stary film. Wiesz, to my możemy tutaj nakręcić, nie? Bić pianę, tworzyć opery mydlane, ukryta prawda, dlaczego ja? Aha. No dobra, no to już... Przepraszam, zachęcimy może króciutko do... Jeżeli będzie taka wasza wola, pojawi się taki live właśnie o przekonaniach i to jest właśnie taki temat, bo każdy z nas musi nad sobą pracować. Być może warto by było, jakby zdarzyła się kiedyś jakaś randka, żeby zweryfikować moje przekonanie i z kwiatami i zobaczyć, prawda, co się wydarzy. Być może rzeczywiście tamte osoby były nieodpowiednie, jak mówisz. No tak mnie... Tak. Ale zobacz, tutaj ktoś napisał, że kwiaty są piękne i chyba jakaś kobieta, bo mi to uciekło, ale zależy, czy trafię w nasz gust. Ja na przykład, no to wszystko zależy właśnie od naszych oczekiwań i przekonań. I ja, słuchajcie, w ogóle, jeśli chodzi o kwestię oczekiwań, oczekiwania zabijają wszystko. Także nie oczekujcie czegokolwiek, nastawiajcie się na rozwiązania jakiekolwiek, bo wszechświat potrafi stworzyć nam różne przeciekawe historie. Dla mnie bardzo romantyczne jest na przykład zerwanie kwiata takiego polnego. To jest dla mnie super historia romantyczna. Oczywiście takie duże wiechcie, jak to w Poznaniu mówią, też są fajne, ale całkiem romantyczne i bardzo urocze jest to, jak mężczyzna podczas na przykład takiego spaceru zrywa jakiś tam kwiatek i ofiarowuje. No bzy są cudowne, słuchajcie, za chwilę jest maj i będą mężczyźni mogli się wykazywać. Ja bzy kocham, uwielbiam, ubóstwiam, one szybko więdną w wazonie, no tak wam chciałam powiedzieć, ku woli informacji. A propos kwiatów. No dobra. A propos kwiatów i a propos tych odpowiedzi tutaj, nasze tutaj kochane uczestników naszego live'a, więc zdania są, wiesz co, no nie liczyłem tych głosów, ale odpowiedź na to, czy kwiaty dawać, czy nie, czy przy... O, widzisz, Aneta ma rację, ja lubię mieć rację. Lubisz mieć rację, czy relację? To ma rację. Ja lubię mieć rację i tak, nie chodzi tutaj o jakikolwiek ten kwiat, czy on jest taki, czy siaki, tylko chodzi o ten gest. Słuchajcie, Aneta, więc odpowiedzi są tak, nie, tak, nie, tak, nie. I to i kobiety, i mężczyźni napisali. Macie rację. Wszyscy macie rację po prostu. Tak, nie, nie. Także ale jak macie relację? Jak to czuję. Słuchajcie, dobrze, to teraz ostatni punkt naszego live'a, a mianowicie jak kobiety testują mężczyznę. No. Ja się, słuchajcie, zastanawiałem w ogóle, skąd to się bierze. I podczas rozmów, bo ja jestem, no to zainteresowanie moje do relacji damsko-męskich wypływa głęboko z mojego wnętrza, dlatego te tematy mnie fascynują i też mój coaching kieruje się właśnie w kierunku relacji damsko-męskich. Słuchajcie, pytają się właśnie kobiety, dlaczego testujecie mężczyznę? Okazuje się, że część z nich w ogóle nie zdawała sobie z tego sprawy. W ogóle nie zdawała sobie z tego sprawy. Część. Nie, no ja się przytakuję. Jak kobieta może testować mężczyznę? No, tak? Halo, mów, ja myślę, zaczniemy właśnie od tego telefonu, zaczniemy od tej komórki. Mi się wydaje, że często to może być też test. Jak on zareaguje po prostu? Kobieta chce tutaj zobaczyć, tak? Co on zrobi, jak na podstawie jego zachowania, jaki on jest. Tak? Bo to jest takie ważne dla kobiety właśnie, jaki ten facet jest. Tak jak facet jest tym zdobywcą, rzuca się na tą kobietę, prawda, musi ją zdobyć, co będzie później, to zobaczymy, może się więcej nie odezwie. Tym szybciej ją będzie, tym szybciej ucieknie. Poniekąd. Słuchajcie, telefon. Jaka będzie wasza reakcja na to? Czy będziecie siedzieć i się biernie temu przyglądać? Czy po prostu jak mężczyzna powiecie, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, zwrócicie uwagę, powiecie, co masz do załatwienia i po prostu jeżeli no, ma to się odbyć tutaj, ma być fajnie na tej randce, no to może po prostu schować ten telefon. Nie? To jest raz. Dwa, opowiadanie. Opowiadanie o jakichś kolegach, czyli sprawdzenie, czy facet jest zazdrosny. No, tak? Tam do ciebie był jakiś ten komentarz. Które? Tomek, widać, że jest... Co? Jestem ślepa, kret. Widać, że jest osobą dominującą, bo się wtrąca i nie daje... Jak nie, to ja się wtrącałam. Pardon, jestem w energii kobiecej, wycofuję się. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Starałem się dawać wypowiedzieć. Nie, no dobrze, że jesteś w energii męskiej, tak? Bardzo dobrze. Może ktoś się później włączył. Słuchajcie, my musimy wykończyć, bo zaraz się mnie zapisze. Dobra, już kończymy. Słuchajcie. A w ogóle czy ja go umiem zapisać? Zazdrość, już sekundka. Zazdrość, tak? Czy facet będzie zazdrosny, tak? Opowiadanie o jakiejś właśnie, tak? O jakimś koledze, tak? Czy, bo tak też się zdarza, wszyscy prawda? Byli tacy fantastyczni, wszyscy mnie tak rozpieszczali, ty też tak będziesz? Ale tutaj konkretny przykład jeszcze na to, tak? Jeszcze, bo to on jest, tam nie wiem, z imienia, z nazwiska, nie? Bo to on to taki jest i teraz kobieta patrzy na reakcję mężczyzny, prawda? Kobieta dla mnie najgorsze z możliwych rzeczy są, jak faceci opowiadają, jak to oni nie są fantastyczni w łóżku. I chciałam wam powiedzieć, kobiety, że ci, co opowiadają, jacy są fantastyczni, to zazwyczaj nie są fantastyczni. Ta krowa, co dużo muczy mleka, czy jak to jest z tym mlekiem? Dużo mleka nie daje. No, dużo, dokładnie. No to chciałam też powiedzieć, że też zdarza się, że panowie po prostu robią z ciebie Don Juanów De Marco. Jak ktoś jest Don Juanem, to nie musi tego udawiać, to widać, czuć i to potem jakby... Dokładnie. Tak. Dokładnie. Więc jeszcze raz na zakończenie tego live'a. Kobieta testuje mężczyznę, tak? Sprawdza, czy jest zazdrosny. Sprawdza, czy ma dystans do siebie. Czy facet ma po prostu dystans do siebie. Tak. I jeżeli on musi emanować spokoju. Tak, jeżeli on będzie zaraz, nie wiem, zrobi się cały czerwony, zacznie się jąkać, tak? Będzie zdenerwowany, nie będzie wiedział, jak wybrnąć, no to to jest znak dla kobiety właśnie, że tak jest. Także panowie, żeby to wszystko tutaj, że tak powiem, zagarnąć. Zaczynamy od pracy nad sobą, jesteśmy szczęśliwi jako całość i wtedy wyruszamy na podbój damskich serc, bo wtedy emanujemy właśnie, tak jak powiedziałaś fajnie, Aneta, tą męską siłą, męskim spokojem. Nie musicie opowiadać historii. Najbardziej seksy jest mózg i spokój mężczyzny. Naprawdę, najbardziej seksowny jest ten wewnętrzny spokój mężczyzny. On emanuje takim spokojem, bo on wie, kim jest. On nie musi pajacować, udowadniać, jaki jest bardzo fajny. No i jego mózg. To jest najbardziej sexy. To w ogóle nie podlega dyskusji i myślę, że większość kobiet się ze mną zgodzi. Tak? Czy są jakieś głosy? Słuchajcie, będziecie mieli jakieś pytania. Ja zapraszam, żebyście pisali później. Ja staram się zapisać tego live'a. My będziemy odpowiadać. Tomek zgrywa to wszystko też i u siebie udostępni. Ja nie pamiętam. Ja, słuchajcie, wieki nie robiłam tych live'ów i chciałabym umieć go zapisać. Pojawi się informacja. O, Tomek to zagrał? Nagrałeś? No, nagrywa się tam na drugim telefonie. To dobrze. Mam nadzieję, że się udało. Bo kolor włosów zobowiązuje. Słuchajcie, pracujemy nad sobą i kobiety, i mężczyźni pracują nad sobą. Self-concept Anety, ona jest tutaj, może wam o tym całą ilość fajnych rzeczy opowiedzieć. Ja zapraszam do mnie, jeżeli ktoś chce popracować nad sobą, nad tym, żeby być sprawniejszym właśnie w tych relacjach damsko-męskich. Bardzo serdecznie zapraszam. Napiszcie prywatną wiadomość i oczywiście dwie osoby, które wygrały sesje coachingowe. Wszyscy wygraliście, wszyscy. Wszyscy? Ale sesje coachingowe. Ale, tak, ty to powiedziałaś. Także ja mówię, ale sesje coachingowe dwie osoby, ale wszyscy jesteśmy wygrani, no bo jakby spotkaliśmy się tutaj, pochichraliśmy, powygłupialiśmy, powymienialiśmy różnymi informacjami. Jak zwykle wdarł się chaos, ale ja uwielbiam chaos, nie znoszę sztywności i nudy. A to pewnie mamy podobnych odbiorców, którzy wibrują podobnie, bo czym emanujemy, to przyciągamy. Ściskam was mocno serdecznie, módlcie się za to, żebym zapisała tego live'a. Pozdrawiamy. Dzięki Aneta, dziękuję wszystkim oglądającym, komentującym i zapraszamy na następny raz. Zapraszamy. Ściskam was serdecznie i pozdrawiam. Pozdrawiamy, pa, pa. Pa. Hej. No i teraz chwila prawdy.